Pide que baje de inmediato. Y zaraz tu przyjdzie. Señora. Mam wrażenie, że coś przede mną ukrywasz. Czy? Tak. Ale to niespodzianka na twój ślub. Bardzo śmieszne. Muszę wracać do pracy. Wybacz. Bueno, Celso. Creo que... Mira, Grito, déjame que te... Pozwól, że dokończę. Tak jak mi kazałaś, wpadłam niespodziewanie do gabinetu Juana. I co? Była tam ta nowa asystentka, niejaka Body. Zaskoczyłaś ich w niedwuznacznej sytuacji? Nie, ale jestem pewna, że ta kobieta uwodzi Juana. Co zrobiła na twój widok? Zmieszała się? Oczywiście. Nie była zadowolona. Jest zazdrosna. Nic dziwnego. Kobieta taka jak ty zawsze budzi zazdrość mężatek. A jeśli zażądasz, byś mnie zwolnił? Nie martw się. Rosa wie, że w mojej pracy obcuję z pięknymi kobietami. Nieważne, że tu przyszła. Pośpiesz, czyli rząd za pieniądze. O co chodzi? Problemy z Teodorą? Mogę w czymś pomóc? Nie tym razem. Dziękuję. Może pani liczyć na moją dyskrecję. Wiem. Ale tym razem nie możesz mi pomóc. Daj mi wodę. Muszę wziąć coś na ból głowy. Chciał mi opowiadać o jakichś bzdurach, a ja na to... Nie znam cię, wynoś się. Biedny. Dlaczego? Kto kazał mu tu przychodzić? Szczególnie po tym, co ci zrobił. Nic mi nie zrobił. Nie jesteś w ciąży, ale to nie znaczy, że nic ci nie zrobił. Przepraszam. Czego chcesz? Mówiłam ci, że nie chcę z nim rozmawiać. Pani Lucrecia prosi, żeby panienka zeszła. Ja? Zamknij oczy. Róża czy goździk? Róża. Dziękuję. Zapomniałem te zabawy. Ty mnie jej nauczyłeś. Wracamy? Kiedy im powiesz? O czym? O nas. Że opuszczasz seminarium. Wzywałaś mnie? Siadajcie. O co chodzi? Jakaś zła wiadomość? Tak. Jeśli to dotyczy tego głupka, który mnie nachodzi, to nie mam z nim nic wspólnego. Chodzi o to. A esto.
Co to jest? Dobrze wiesz. Test ciążowy. Wiesz, gdzie go znalazłam? Nigdy tego nie widziałam. Lucia mówi prawdę. Kłamiecie obie. Co to robiło w twoim pokoju? Tylko mów prawdę. W moim pokoju niemożliwe. Wiem, wszystko jasne. Pamiętasz, że widziałeś mój Milagros wychodzącą z twojego pokoju? A, rzeczywiście. Zapytaj Milagros o to świństwo. Nie mam z tym nic wspólnego. Idźcie stąd. Nie mogę ci pomóc. Uczucia to delikatna sprawa. Los problemas del corazón son complicados. Muszę ci opowiedzieć. Wywnętrzyć się. Wiem, ale ta dziewczyna nie chce na ciebie spojrzeć. Jestem pewien, że mnie kocha. Ale jest bardzo wstydliwa. Chyba powinienem zrobić pierwszy krok. Jak sądzisz? Nie wiem. Kocham ją. Nie wiesz, jak bardzo. Czy kiedykolwiek cierpiałaś z miłości? Oczywiście. Wiem, jak to boli. Zdaje się, że problem został rozwiązany. Dowiedziałam się, że Milagros nawiązała romans z kimś, kto tu pracuje. Kto pani to powiedział? Nieważne. Mam na to dowód. Chodźmy to wyjaśnić. Radzę pani współpracować. Od lat nie widziałam Farfana. Gdybym go zobaczyła, skręciłabym mu kark. Paskudnie mnie potraktował. O co chodzi? Pani też myślała, że tam się schował? Znudziła mu się pani i odszedł, nie? Nic o nim nie wiem. Musi nam pani pomóc. Mamy na panią haka. Nie boję się was. To źle. Wiemy, że Farfan ukrywał się tutaj. A to czyni z pani jego współniczkę. Chyba, że nam pani pomoże. To szaleństwo. Oszaleję, jak będę tak bezczynnie leżał. Trzeba rozpocząć rehabilitację. Ostrożnie. Chwileczkę. Co się stało? Mam zawroty. Wezwijmy siostrę. Niech zmierzy mu ciśnienie. Siądźmy ostrożnie. Rozmawiałeś z Eriką o Milagros? Nie odważyłem się. Powiedziałem mi, że jestem zagubiony i że musimy porozmawiać. Lubię Erikę. Nie chciałbym jej skrzywdzić. Ale moje uczucia do Milagros są znacznie głębsze. Wrócimy do tej rozmowy. Teraz jestem zajęta. Zostaw mnie. Czy ty nie rozumiesz? Czego? Ta dziewczyna, za którą szaleję, to ty. Oszalałeś? Skąd? Wiem, że ci się podobam, ale boisz się mnie. Natychmiast wyjdź z mojego pokoju. Pocałuj mnie. Idź do diabła. Pamiętasz jacht?
¡Celso, no! ¡Celso, no! ¡Celso! ¡No, Daj buzi. Przestań. No! Déjeme a mí arreglar. Ja to załatwię. Chciałam ich zaskoczyć i zobaczyć, jak hańbią mój dom. Ciociu, dobrze, że jesteś. Nie rób z siebie ofiary. Nie to miałam na myśli. Zaprzeczasz, że się z nim puszczasz? Między nami nic nie ma. Powiedz jej. Milcz. Nie chcę słuchać kłamstw. Mówię prawdę. Jak to wytłumaczysz? Myślałaś, że się nie dowiem? Co to jest? Dobrze wiesz, twój test ciążowy. Mój? Ale chyba nie zamierzasz zaprzeczać. Nie mam z tym nic wspólnego. Pierwszy raz widzę to na oczy. Jesteś bezwstydną kłamczuchą, jak twoja matka. Nie obrażaj mojej matki. Wszystko zniosę, ale nie pozwolę obrażać pamięci mojej matki. Bezczelna.